Witam moi drodzy bardzo serdecznie, tutaj Alessandro, a to okrągły 10 odcinek kariery AC Milan w FM 2017. Moi drodzy, po fantastycznym dwumeczu z Liverpoolem dotarliśmy do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Europy. Finał w Sztokholmie coraz bliżej, ale przed nami kolejny bardzo trudny przeciwnik. Znowu z Wysp Brytyjskich po wyeliminowaniu Liverpoolu. Los kojarzył nas z czerwonymi diabłami, sprowadzonym przez Jose Mourinho Manchesterem United, drużyną, która na pewno będzie jeszcze, myślę, trudniejszym przeciwnikiem niż zespół właśnie Liverpoolu. Drużyna Manchesteru, zerknijmy sobie tutaj w tym momencie na 6. miejscu, drużyna Jose Mourinho, czyli niżej o 1 pozycję niż nasz poprzedni przeciwnik z 1/16 finału Ligi Europy. No ale drużyna Red Devils to zespół, który ma w swoim składzie fantastycznych graczy. No warto wspomnieć o chociażby takich piłkarzach jak Paul Pogba, no kapitalny wręcz zawodnik, 23-letni Francuz z genialnymi wręcz atrybutami. Jest również znakomity Juan Mata, 28-letni Hiszpan, genialny Nugent, genialny talent młodego pokolenia, czyli Marcus Rashford, 19-letni Anglik. Jest kolejny wielki talent Jesse Lindegaard. Nie brakuje również Antonego Martiala, aczkolwiek on prawdopodobnie w tym pierwszym spotkaniu na Old Trafford nie zagra, ponieważ leczy uszkodzone ścięgno Achillesa. Jest również Mkhitaryan, Daley Blind i jeszcze wielu, wielu innych. Nie zagra również zawieszony Mateo Darmian i piłkarz, który nie może wystąpić z powodów tego, że grał już w europejskich pucharach w barwach Szachtara w tym sezonie, czyli Brazylijczyk Fred, a nie, on po prostu nie jest zgłoszony do Ligi Europy. Tak czy inaczej Brazylijczyka w tym spotkaniu nie zobaczymy, tak więc na pewno ma kim straszyć Manchester United. Jednak zanim przejdziemy do tego spotkania, jeszcze przypomnimy sobie na chwilkę to, co działo się w poprzednim odcinku, a działo się bardzo dużo, bo właśnie byliśmy świadkami tego spotkania, tego dwumeczu z The Reds. Najpierw na Anfield przegraliśmy nieznacznie 0-1 po bardzo ciekawym pojedynku. Później było zwycięstwo ligowe z Bolonią, gdzie już w pierwszej akcji daliśmy naszym kibicom i naszym kibicom dużo radości, zdobywając bramkę już w bodajże 19 sekundzie, o ile sobie dobrze przypominam, i to był nowy rekord klubu. Pierwsza akcja tak naprawdę przyniosła nam prowadzenie, którego nie oddaliśmy już do końca. Później, no bez wątpienia, najlepsze spotkanie za mojej kadencji w drużynie Milanu, czyli pojedynek na San Siro z drużyną Liverpoolu i zwycięstwo 6-1, dwa trafienia Pastore, hat-trick Andre Silva i również jedno trafienie dołożył Federico Bernardeschi, ale później niestety było już tylko gorzej, tak jakby moi piłkarze zdeprymowali się, rozluźnili po tym fantastycznym zwycięstwie z Liverpoolem. Później była niestety wpadka z Atalantą Bergamo, jednak tak przemyślałem sobie troszeczkę sprawę i muszę przyznać, że jest troszeczkę w tej porażce mojej winy, ponieważ tam wystawiłem mocno rezerwowy skład. No oczywiście piłkarze byli przemęczeni po spotkaniu z Liverpoolem, ale to nie usprawiedliwia moich decyzji. No i niestety kosztowało nas to 3 punkty w meczu z broniącą się przed spadkiem Atalantą Bergamo. Później rozegraliśmy pierwszy mecz półfinałowy Coppa Italia i na stadionie w Turynie, na Olimpico Grande Torino, zremisowaliśmy z Bykami 0-0, tak więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik przed spotkaniem rewanżowym na San Siro. No i później pojechaliśmy do Werony na stadio Marco Antonio Bentegodi. Tam również niestety ponieśliśmy jedną bramkową porażkę. No i widzicie, że moja ofensywa zagrała fatalnie, defensywa nieco lepiej, zwłaszcza Alessio Romagnoli, który zagrał bardzo przyzwoite spotkanie, ale niestety nie uchroniło nas to przed stratą 3 oczek. W tym momencie niestety jesteśmy na miejscu numer 6, czyli wypadliśmy poza tą strefę europejskich pucharów. No jest jeszcze co prawda do rozegrania 11 serii spotkań, ale no nasza strata w tym momencie do tego naszego upragnionego miejsca trzeciego, miejsca dającego prawo gry w eliminacjach Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. W tym momencie mamy 6 punktów straty właśnie do trzeciej Genoi. Prowadzi oczywiście Juventus, który tutaj zmierza po 6 z rzędu mistrzostwo Italii. Na drugim miejscu jest Inter, czyli nasz lokalny rywal. Genoa jest trzecia, Napoli czwarte, no a nasz ostatni pogromca, czyli Kiewo, dzięki temu zwycięstwu awansował na miejsce numer 5 w strefie spadkowej cały czas Sassuolo, Spal i Benevento. Dzisiaj czeka nas oprócz tego pasjonującego dwumeczu z Manchester United również pojedynek z Sassuolo oraz mecz wyjazdowy tym razem w lidze z zespołem AC Torino. Tak więc serdecznie zapraszam już za chwilkę pojedynek na Old Trafford. Zerknijmy sobie tutaj jeszcze na ustawienie taktyczne w meczu z Torino. W meczu wyjazdowym zdecydowałem się na grę na defensywie. Tym razem gramy kontry atakiem. Gramy z jednym defensywnym pomocnikiem, ponieważ ostatnio gra z ofensywnym graczem w pomocy. No nie przynosiła nam niestety zbyt wielu korzyści, tak więc zwłaszcza, że Manchester ma
tutaj naprawdę dużą siłę ofensywną, trzeba postawić na defensywę, trzeba szukać swoich szans w kontratakach. A oto moi wybrańcy na spotkanie z drużyną José Mourinho. W bramce oczywiście Donnarumma, dalej Abate, Gomez, Romagnoli i Ricardo Rodriguez, przed nimi Frank, Kessie, dalej Juraj Kuczka, Javier Pastore w roli skrzydłowych, a raczej schodzących napastników Federico Bernardeschi, Giacomo Bonaventura, a w napadzie André Silva. No bardzo wierzę w tego napastnika, mimo że ostatnio jest w nieco słabszej formie. Zerknijmy sobie tutaj na jego ostatnie występy po tym genialnym spotkaniu z Liverpoolem. No zaliczył 3 niezbyt udane występy, ale to jest taki zawodnik, który naprawdę potrafi się obudzić w najmniej przez przeciwników spodziewanym momencie. No i potrafi naprawdę zagrać kapitalne zawody, takie jak chociażby na San Siro w meczu przeciwko drużynie Jürgena Kloppa. Tak więc taki skład wystawiamy na Manchester United i już za chwilkę, miejmy nadzieję, będziemy świadkami pasjonującego widowiska na Old Trafford. No i mamy pierwszą akcję, Chris Smalling, druga minuta spotkania do Lindelofa. Tutaj na pewno Manchester United będzie nas ostro atakował. Juan Manuel Mata i Paul Pogba. Teraz rozpędza się Francuz, potrafi huknąć z dystansu. Paul Pogba, ale na szczęście były gracz Juventusu, uderza obok bramki. No i uwaga, kolejna akcja Manchesteru Juniory. Oto zagrywa do Lindegarda, ten do Paula Pogby. No tutaj kolejna groźna akcja Paula Pogby, no ale uderzenie młodego Francuza na szczęście dosyć niecelne. No i od razu mamy akcję w drugą stronę. Jest Bernardeschi do Franka Kessiego, ten na prawą stronę do Ignacio Abate. Spokojnie rozgrywamy tę akcję. Javier Pastore, Juraj Kuczka. Teraz Słowak do Bonaventury. Juraj Kuczka, ładne uderzenie z dystansu Słowaka, ale piłka grzęznie w rękach Dawida De Gea. No i od razu mamy tutaj sytuację. André Silva, który teraz niestety czeka na piłkę. Jest świetne podanie do Marcusa Rashforda i niestety Anglik po fantastycznym przyjęciu piłki daje prowadzenie. Manchester United w 12 minucie no znakomicie zwiódł tym przyjęciem piłki naszych obrońców. O, właśnie o to tutaj chodzi. Marcus Rashford świetnie tuż obok wychodzącego z bramki Donnarummy, niestety pokonany w młody Włoch. 1-0. Prowadzą Czerwone Diabły. No i teraz od autu Manchester United, Chris Smalling, teraz do Andera Herrera, jeszcze tutaj Lindelof, między sobą rozgrywają piłkę defensorzy United, Marcus Rashford, jest Juan Mata, Paul Pogba, jeszcze do Hiszpana, Mata, ten do Deleja Blinda, coraz bliżej naszej bramki są zawodnicy z Manchesteru, Herrera, ładnie do Blinda, ten do Pogby, jeszcze Herrera, ale tutaj bardzo ładnie zorientował się Frank Kessie, no niestety jednak nie udało się nam odzyskać futbolówki, jeszcze Daley Blind i Paul Pogba, trasy Javier Pastore, ale niestety traci piłkę na rzecz Francuza. Jeszcze Paul Pogba, jeszcze tutaj ładne uderzenie Francuza. Kolejna próba byłego zawodnika Manchester United. No i właśnie Juventus, uwaga, Paul Pogba teraz z rzutu wolnego. Piłka na szczęście trafia w poprzeczkę i wybita przez obrońców naszego zespołu. Wychodzi poza boisko. No i moi drodzy, pierwsza połowa tego spotkania dobiegła końca. Spotkanie toczone w dosyć szybkim tempie. Natomiast no widzimy 7 strzałów, 4 celne. Tak więc nie jest wcale tak źle. Potrafimy stwarzać sobie sytuację na Old Trafford, no ale mimo wszystko nie doczekaliśmy się z naszej strony bramki, ani nawet ciekawej akcji, którą pokazała nam gra. Widzimy, że dosyć słabo dzisiaj Gustavo Gomez oraz Giacomo Bonaventura. No niestety z powodu kontuzji boisko musiał opuścić, także André Silva, zastąpił go Carlos Bacca. No oczywiście w drugiej połowie chcę zobaczyć dużo lepszą grę w waszym wykonaniu. Zmienimy sobie również styl zespołu na elastyczny. No i rozpoczynamy drugie 45 minut meczu w Teatrze Marzeń. No i uwaga, bo to już ostatnie sekundy tego meczu. Mkhitaryan do środka, wybita przez Lukasa Bilię, który pojawił się z ławki, zastępując Juraja Kuczkę, jeszcze Lindegaard do Chrisa Smallinga, jeszcze Daley Blind. No i tutaj jeszcze pozwoli arbiter na dokończenie tej akcji. Przejmujemy piłkę, ta trafia do Gerarda Deulofeu, ten rozpędza się, ale Hiszpan nie ma za bardzo do kogo zagrać. Teraz ładne rozegranie do Rodriguez'a, dośrodkowanie, ale dobra interwencja Davida De Gea w tych ostatnich fragmentach tego spotkania. No i wszystko wskazuje na to, a teraz właśnie mamy tego potwierdzenie, że mecz kończy się dokładnie takim samym wynikiem, jaki mieliśmy w pierwszym meczu na Anfield, czyli 0-1. Tym razem gola w 12 minucie zdobył Marcus Rashford. No ja oczywiście jestem głęboko rozczarowany tym rezultatem, no ale mieliśmy tutaj, jak widać, swoje akcje. 10 strzałów, 6 celnych. Troszeczkę przewagi w posiadaniu piłki mieli gospodarze, no i wynik 1-0.
na pewno jeszcze sprawia, że losy tej rywalizacji są absolutnie otwarte, tak więc nie ma co mówić jeszcze, że Manchester już może czuć się ćwierćfinalistą Ligi Europy. Paul Pogba tutaj piłkarzem meczu rzeczywiście był aktywny dzisiaj, bardzo Francuz, no ale mimo wszystko na szczęście uzyskaliśmy wynik, który nie skreśla nas w rewanżu, tak więc moi drodzy, już za kilka dni rozegramy sobie rewanż z Manchester United. Teraz czeka nas pojedynek ligowy z drużyną Sassuolo. No mamy niestety na koncie 4 mecze bez wygrania, tak więc mecz znajdującym się w strefie spadkowej zespołem Nero Verdich na pewno jest dobrą okazją do tego, żeby tutaj podreperować się nasze morale, tak więc już za chwilkę spotkanie ligowe na San Siro. Zatem już za chwilkę rozegramy sobie mecz kończący 28 serię spotkań włoskiej Serie A u siebie na San Siro. Zagramy z będącym w strefie spadkowej 18 w tabeli Sassuolo. Już za chwilkę zobaczycie sobie, że nasi rywale pogubili punkty, a to oznacza, zobaczmy, że mamy szansę tutaj dogonić czołówkę. Otóż Chievo przegrało z Lazio, Napoli tylko zremisowało z Cagliari, a Genoa przegrała u siebie, podobnie jak my z Atalantą, 1-2. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tutaj zbliżyć się do przeciwników. W przypadku zwycięstwa będziemy mieli 48 punktów i wskoczymy tutaj na pozycję numer 4. No ale potykaliśmy się już z takimi przeciwnikami, jak właśnie drużyna Sassuolo, tak więc no dzisiaj musimy się skupić, przełamać przede wszystkim złą pasę, ponieważ cały czas piastujemy fatalną serię 4 spotkań bez zwycięstwa. A oto skład na drużynę Sassuolo. W bramce oczywiście Donnarumma, sporo zmian w defensywie w porównaniu z meczem z Manchester United. Tam tylko pozostał Romagnoli, zarówno De Sciglio, jak i Tonelli oraz Vaioni. To są nowi zawodnicy w porównaniu z poprzednim spotkaniem. W środku zobaczymy Billie i Jureja Kuczkę, na skrzydłach Deulofeu i Suso. Jako ofensywnego pomocnika oczywiście Javiera Pastore, a w napadzie swoją kolejną szansę dostanie Andre Silva. Mam nadzieję, że wreszcie Portugalczyk, jak jeszcze nie tak dawno, zacznie przecież strzelać bramki. No i widzimy, że jesteśmy absolutnie murowanym faworytem tego spotkania. No tutaj bookmacherzy nie dają drużynie Nero Verdich większych szans. Również ciekawa informacja, Stefano Pioli przestał być menedżerem Fiorentiny, czyli kolejny menedżer tutaj stracił pracę w związku ze słabą postawą swojej drużyny. A oto skład drużyny gości w bramce Consili. Dalej Paul Riola, Leshert, Fedal, Peluso, Cuellar, Duncan, Missiroli, Defrel, Domenico Berardi i w napadzie doświadczony Alessandro Matri. No i uwaga, mamy pierwszą akcję, 12 minuta od bramki, daleki wykop Andre i Consiliego. Teraz jest Pastore, ale niestety przejęli piłkę gracze Sassuolo. Teraz Defrel ładnie się przebił, Francuz zagrał do Matriego, ten do Missiroliego. Simone Missiroli, próbowaliśmy przejąć futbolówkę, ale to się nie udało. Matri do Duncana, Duncan i kapitalna interwencja Gianluigiego Donnarumy. No widzimy, że mamy problemy z odbieraniem piłki przeciwnikowi. Uwaga, teraz Alfred Duncan dośrodkowuje z rzutu rożnego, ale dobre wybicie naszych zawodników. No i uwaga, bo z rzutu wolnego Alfred Duncan, dobra interwencja teraz Donnarumy. Dużo szczęścia miał młody bramkarz włoskiej młodzieżówki. Na szczęście udało się wyekspediować piłkę. No i uwaga, bo teraz Gerard Deulofeu i Javier Pastore. Ładne przerzucenie do Vaioniego, ten do środka do Argentyńczyka. Pastore się rozpędza. Pastore, dobre uderzenie, ale dobra też skuteczna interwencja Andrei Consiliego. No i pierwsza połowa tego spotkania za nami. No niestety my cały czas cierpimy na dużą nieskuteczność, tak więc spróbujemy tutaj kontrolą rozpocząć tę drugą połowę. Jestem rozczarowany oczywiście tym, co moi piłkarze pokazali w pierwszych 45 minutach tego spotkania. Zobaczmy na statystyki, no tutaj one są dosyć zbliżone. Oglądamy całkiem wyrównane spotkanie na San Siro. No brakuje oczywiście jedynego, brakuje tutaj kwintesencji futbolu, czyli oczywiście bramek. No i teraz Leshert od rzutu wolnego rozpoczyna na swojej połowie zespół gości. Simone Missiroli, teraz Tonelli, dobrze przejęliśmy do Suso, powędrowała futbolówka. Hiszpan teraz ładnie drybluje, zagrywa na lewo do Gerarda Deulofeu, ten zbiega z piłką do środka. Deulofeu, dobre uderzenie, ale niestety zbyt lekkie, by tutaj zaskoczyć doświadczonego Consiliego w bramce Sassuolo. No i uwaga, bo od razu przejmujemy futbolówkę. Teraz Vaioni ładnie przeciął to zagranie Alessandro Matriego. Na boisku pojawił się Carlos Bacca, gramy teraz już dwójką napastników, no i wyprowadzamy akcję. Juraj Kuczka do Deulofeu, Gerard Deulofeu, kapitalnie zagranie do Andre Silvy, ten do Bakki, a Carlos Bakka wykończył fantastycznie całą akcję. 18 trafienie w tym sezonie Kolumbijczyka i dzięki tej bramce awansujemy na czwarte miejsce w ligowej tabeli Serie A. Zobaczmy jeszcze raz, świetnie Deulofeu zagrał w tempo do Andre Silvy, ten zgubił obrońców, pięknie wyłożył piłkę niczym na tacy do Carlosa Bakki, a ten znakomicie wykończył całą akcję. Mamy zatem prowadzenie w 60 minucie meczu na San Siro.
No i od razu tutaj gra pokazuje nam kolejną sytuację. Cuellar i Fedal. Federico Peluso, teraz Simone Missiroli. Teraz zagranie do Politano. Ten tutaj dojrzał Matriego, ten otoczony jednak przez kilku naszych zawodników. Alfred Duncan, jest Alessandro Matri. Jeszcze tutaj oddana piłka. Jeszcze Missiroli, jeszcze Duncan do Matriego. Ten strzela w krótki róg. No i niestety przepuszcza piłkę do siatki Gianni Donnarumma. No niestety niedługo cieszyliśmy się z tego prowadzenia. No tutaj jak widzieliście w tym komentarzu na dole ekranu, mógł się zachować lepiej zdecydowanie Donnarumma. Zobaczmy, spóźnił się tutaj Romagnoli za swoim starszym kolegą z reprezentacji, czyli Alessandro Matrim. Ten pięknym strzałem umieści piłkę w siatce. Mamy 1-1. No i czyżby tutaj bramka za bramkę, bo gra od razu tutaj chce nam pokazać kolejną sytuację. Lorenzo Tonelli i Javier Pastore. De Sciglio teraz fatalnie zagrywa nasz obrońca. No i cóż teraz robi Lorenzo Tonelli? Kolejne w tym sezonie tak fatalne zachowanie naszego gracza. Od razu czerwona kartka dla naszego gracza. Zobaczmy, czy ja w ogóle mam tutaj ustawiony agresywny odbiór piłki. No tak, mam ustawiony, ale to oczywiście nie uprawnia moich zawodników do tak fatalnych zachowań. No musimy niestety zrobić zmianę, zatem z boiska zejdzie Andres Silva, wejdzie Gomez, on tutaj pojawi się oczywiście na środku obrony, tak aby tę dziurę za właśnie Tonelliego załatać. No oczywiście nie ominie tutaj kara indywidualna gracza wypożyczonego z Napoli, o ile oczywiście będę mógł tutaj ukarać go indywidualnie. Jeszcze tutaj z troszeczkę Javier Pastore się cofnie, zagra cofniętego rozgrywającego na wsparciu, no i będziemy musieli sobie przez prawie godzinę radzić w dziesiątkę. No i uwaga, mamy akcję od rzutu wolnego, rozpoczyna Milan. De Sciglio, Suso, Kuczka i bramka dla Milanu. 2-1, 80 minuta i mimo gry w dziesiątkę Juraj Kuczka daje nam bramkę, która w tym momencie sprawia, że znowu awansujemy na czwarte miejsce w tabeli. Zobaczmy, De Sciglio, Suso, kapitalnie w tempo. No tutaj oczywiście pozostał Paul Riola, czyli nie było mowy o spalonym. Kuczka pięknym uderzeniem nie dał szansy Consigliemu. 2-1 prowadzimy na San Siro w meczu z Sassuolo. No i 87 minuta, Consigli od bramki, teraz Romagnoli wygrywa pojedynek główkowy z przeciwnikiem, ale niestety nie przejmujemy. Teraz ładnie Juraj Kuczka i Romagnoli do Suso, teraz Hiszpany, który asystował przy drugim trafieniu dla nas. No na szczęście spokojnie tutaj Romagnoli przetnie to podanie do Matriego, jest De Sciglio, jest Suso, jeszcze tutaj szarżuje Hiszpan. Suso spokojnie oddaje piłkę wprowadzonemu na boisko Bertolacciemu, jeszcze Suso, jeszcze Juraj Kuczka. No tutaj utrzymujemy się jak najdłużej przy piłce, kradnąc niezwykle cenne sekundy. Piłka do Bakki, Carlos Bakka, świetne zagranie do Deulofeu, czy to będzie trzecia bramka? I niestety zmarnował tę okazję Hiszpan Gerard Deulofeu, a mogło być już po meczu, gdyby trafił do siatki na 3-1, a tak będziemy mieli jeszcze do samego końca emocje. Widzimy, że tutaj drużyna Sassuolo już trójką napastników, ale to już jest ostatnia akcja od Automatia De Sciglio i wyszarpaliśmy to zwycięstwo na San Siro. No oczywiście styl cały czas pozostawia wiele do życzenia, ale fakt faktem, udało się dzisiaj zwyciężyć 2-1 w meczu z drużyną Nero Verdi. Dobra robota. Solidna wygrana, oczywiście te słowa dla moich zawodników troszeczkę na wyrost, no ale co by nie mówić, oddaliśmy 22 strzały, 13 celnych, tak więc moim zdaniem zasłużyliśmy jak najbardziej na to, żeby tutaj zgarnąć 3 punkty w tym spotkaniu, mimo że to doświadczony Alessandro Matri został piłkarzem meczu, jednak to my zgarniamy komplet punktów i awansujemy na czwarte miejsce w ligowej tabeli, tak więc wygrywamy. No niestety nie jesteśmy w stanie ukarać finansowo Lorenzo Tonellego, ponieważ on jest tylko wypożyczony, no ale to kolejne fatalne zachowanie tego zawodnika. Ostatnio on zawalił mi spotkanie z Atalantą, również otrzymał czerwoną kartkę, tak więc na pewno dłużej w naszym składzie sobie nie pogra Lorenzo Tonelli, tak więc no ja już mówiłem oczywiście po meczu z drużyną Atalanty, że gdzieś tam go odstawimy, no ale potrzebowałem jednak kogoś na środek obrony, żeby nieco odpoczął Gustavo Gomez, żeby tutaj oczywiście również odciążyć Musaki, który i tak nie mógł zagrać z powodu kartek. No ale tak myślę sobie, żeby teraz na Manchester wystawić wypoczętego Argentyńczyka. No i zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. W każdym razie wygrywamy. Wreszcie przełamujemy złą pasę 4 meczy bez zwycięstwa. No i teraz przed nami absolutnie kluczowe spotkanie. No widzimy również, że w tym meczu nie zagra Paul Pogba. Kontuzja Francuza, czyli bardzo duże osłabienie Manchester United. Ale i tak Czerwone Diabły mają w swoim składzie wielu znakomitych zawodników, których na pewno będziemy mogli się obawiać. Nie zagra również cały czas Anthony Martial, tak więc
No, czeka nas na pewno niezwykle ciekawe i interesujące widowisko na San Siro. Mamy jedną bramkę do odrobienia z Old Trafford. Jak rozstrzygną się losy rywalizacji w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Europy? O tym przekonacie się, oglądając następne spotkanie. Na wypełnionym niemal po brzegi Old Trafford Stadio Giuseppe Meazza będziemy starali odrobić się jednobramkową stratę z Manchesteru. Z pierwszego spotkania z United tam ulegliśmy czerwonym diabłom nieznacznie. Tak samo było w meczu pierwszym z Liverpoolem, jak było w rewanżu, pamiętacie doskonale. No, życzyłbym sobie oczywiście, żeby taki sam wynik padł dzisiaj w meczu z Manchesterem United. Oto skład na spotkanie z czerwonymi diabłami. W bramce oczywiście Donnarumma, dalej De Sciglio, Musacchio, Romagnoli, Ricardo Rodriguez z drugiej linii, Frank Kessie, Andrea Bertolacci na skrzydłach, Bernardeschi, Deulofeu w Pastore jako ofensywny pomocnik, no i w napadzie Carlos Bacca. No coś niestety stało się ostatnio z Andre Silvą, przestał strzelać niestety bramki, również słabo spisuje się na treningach młody Portugalczyk, no ale ostatnio zaliczył co prawda asystę w spotkaniu Sassuolo, no ale dzisiejszy mecz rozpocznie na ławce rezerwowych, podobnie jak Suso, bohater meczu Sassuolo, czyli Juraj Kuczka, Bonaventura, Mati Fernandez, Lorenzo Tonelli oraz Marco Storari. Tak więc moi drodzy, wstrzymajmy oddechy, już za chwilkę pojedynek z United, które nie straciło bramki w ostatnich 5 spotkaniach, no mierzyli się z takimi przeciwnikami jak City, jak Liverpool, no i udało się tutaj nie stracić gola drużynie Czerwonych Diabłów. Czy podobnie będzie w meczu z nami? O tym przekonamy się już za kilka chwil. No i widzimy, że to bukmacherzy drużynie prowadzone przez José Mourinho dają minimalne większe szanse na zwycięstwo, aczkolwiek na pewno dzisiaj będziemy starali się robić wszystko, żeby uprzykrzyć się defensorom drużyny Czerwonych Diabłów. Tak więc zobaczmy, jakim składem dzisiaj wybiegła jednastka The Special One w bramce De Gea, dalej żony Bailey, Paul Jones i Luke Shaw, Phil Jones, przepraszam, i Luke Shaw, dalej Michael Carey jako defensywny pomocnik, w drugiej linii Mkhitaryan, Herrera, Blin i Mata, no i w napadzie Marcus Rashford. Ani Paul Pogba, ani Anthony Martial nie zdążyli wykurować się na to spotkanie, tak więc no sporo osłabienie w zespole Czerwonych Diabłów, tak więc czy uda nam się wykorzystać tę sytuację, już za chwilkę się przekonamy. No i uwaga, bo jest niestety rzut wolny Juan Mata i to jest gol dla Manchester United, to jest gol, który sprawia, że po raz kolejny spełnia się tutaj powiedzenie, że tutaj czasami no FM jest wręcz do bólu złośliwy. Zobaczmy, 7 strzałów, 3 celne naszego zespołu, pierwsze uderzenie w tym meczu United i oczywiście od razu niestety bramka. Tak więc co mogę powiedzieć, przegrywamy od 38 minuty po tym fantastycznym rzucie wolnym wykorzystanym przez Juana Matę. No nie dosięgnął piłki tutaj Donnarumma, nie miał tak naprawdę większych szans na skuteczną interwencję w Włoch i niestety przegrywamy. No i uwaga, bo już o kolejna akcja, Mkhitaryan do Rashforda, ten ładnie przyjął sobie futbolówkę. No niestety błąd, jest Juan Mata i teraz miał 100% szansę, żeby no niemal rozstrzygnąć losy tej rywalizacji. Hiszpan, ale na szczęście jej nie wykorzystał. Pierwsza połowa zatem za nami, no poza tą jedną, jedyną bramką nie oglądaliśmy żadnych ciekawych sytuacji, no i oczywiście doszła jeszcze 100% sytuacja Juana Maty, na szczęście nie wykorzystana. Zobaczmy na statystyki, 8 strzałów, 3 celne, tak więc no jesteśmy po raz kolejny do bólu nieskuteczni, no i to może być tutaj naszą główną bolączką w meczu z Manchesterem, tak więc na pewno potrzebne są zmiany. Silva w miejsce Bertolacciego. Od początku drugiej połowy Andre Silva tutaj zagra jako kompletny napastnik, natomiast Carlos Bacca jako cofnięty napastnik atak. Javier Pastore zejdzie tutaj do środka, będzie grał jako wysunięty rozgrywający. No i moi drodzy, musimy tutaj strzelić w tym momencie 3 bramki, żeby być w ćwierćfinale Ligi Europy. No i uwaga, bo mamy rzut rożny dla rywali. Mkhitaryan, dobrze Kessie, teraz próbujemy wyjść z kontratakiem, ale niestety nie udaje się to jeszcze Mkhitaryan, ale kapitalnie odebrał piłkę przeciwnikowi Frank Kessie, no i pędzi, ale dlaczego wcześniej nie zdecydował się na podanie Frank Kessie, Marcus Rashford, Ander Herrera, Daily Blind, no i niestety piłka w siatce, 2-0 dla United, pierwsze trafienie w tym sezonie Daily'a Blinda, no i to oczywiście musiało być w meczu z Milanem, 60, a w zasadzie 59 minuta, no wszystko zaczęło się od fatalnej straty Kessiego, który zamiast wyprowadzić piłkę, po prostu stracił ją w głupi sposób na własnej połowie. Ta trafiła do Herrery, ten następnie dograł do Blinda i niestety mamy już 2-0 na San Siro.
No i uwaga, mamy rzut rożny, Matias Fernandez na rożniku, tutaj Musacchio, jeszcze było niebezpiecznie, jeszcze tutaj żony wybijały futbolówkę na rzut rożny, jeszcze mamy corner, Matias Fernandez dośrodkowuje, jeszcze raz Musacchio, jeszcze pędzi Ricardo Rodriguez, tutaj no niczym, tutaj zupełnie jakby się w ogóle nie spieszył Szwajcar, no a przecież bardzo zależy nam tutaj na czasie, bo w 20 minut musimy strzelić tutaj no 4 bramki, a zatem wydaje się już nierealne, żebyśmy tutaj awansowali. No tutaj schodzi z boiska Deulofeu, fatalny występ dzisiaj Hiszpana niestety, no a miał rzeczywiście fantastyczne mecze w tym sezonie Hiszpan, no niestety w tym spotkaniu kolejny słaby występ, podobnie jak w poprzednim Sassuolo, no i tutaj no niestety moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że nie uda się awansować, no coraz mniej już pozostało czasu do zakończenia tego spotkania, no nie będziemy niestety ćwierćfinalistami. Uwaga, jeszcze dośrodkowanie, jeszcze Matias Fernandez, Romagnoli, Frank Kessie, on potrafi uderzyć mocno z dystansu, jeszcze Matias Fernandez. Jeszcze Kessie, jeszcze tutaj próbujemy rozgrywać futbolówkę. Kessie, jest Bonaventura, Andres Silva, jest bramka kontaktowa, ale to jest 82. minuta spotkania. No musiałby się tutaj wydarzyć jakiś absolutny cud, żebyśmy jeszcze tutaj sięgnęli po kolejne bramki, no bo raczej się już na to specjalnie nie zanosi. Nawet gdybyśmy tutaj doprowadzili do remisu, to jest, jeszcze jesteśmy bardzo daleko od awansu. Jest gol taki chyba już na otarcie łez Andres Silva, który tam ładnie wszedł w pole karne, sprytnym strzałem pokonał Davida De Gea. Mamy gola 1-1 w tym momencie. No i to już ostatnia akcja tego meczu. Cóż, nie udało się awansować do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Europy, czyli na 1/8 finału kończy się nasza przygoda w tym sezonie. No i musimy tutaj skupić się tylko i wyłącznie na rozgrywkach ligowych, ponieważ już tylko one nam tutaj pozostały. Jeszcze dobra piłka do Silvy. Ten z ostrego kąta próbuje uderzać, ale uderza nad poprzeczką bramki Davida De Gea. I to była ostatnia akcja na San Siro. Manchester United w ćwierćfinale piłkarskiej Ligi Europy. Cieszą się podopieczni Jose Mourinho. Fatalny występ Bakki, fatalnie Bernardeski, bardzo źle Rodriguez, no czyli te moje największe gwiazdy, ci piłkarze, na których najbardziej liczę, no niestety nie spisali się dzisiaj najlepiej. 20 strzałów, 7 celnych oddaliśmy na bramkę De Gea, no ale cóż z tego, skoro przegrywamy to rewanżowe spotkanie i odpadamy na tym etapie rywalizacji z Ligi Europy. Naprawdę wielka szkoda, wielki zawód dla wszystkich kibiców Milanu. No myśleliśmy, że tutaj zajdziemy bardzo daleko, niestety tak się nie stało, tak więc kończy się nasza przygoda z Ligą Europy. Odpada także obrońca tytułu Sevilla w pojedynku z Atletikiem Bilbao. Arsenal radzi sobie z Sociedad. Braga pokonuje w dwumeczu Maribor. Fenerbahce radzi sobie ze Sportingiem Lizbona. Hertha pokonuje w dwumeczu po rzutach karnych Dynamo Kijów. Hoffenheim lepszy od Szachtara, a Young Boys nie dało rady z Olympiquem Lyon, tak więc niestety nie będzie nas w jutrzejszym losowaniu ćwierćfinałów, ponieważ właśnie na jutro zaplanowano losowanie par ćwierćfinałowych. My musimy skupić się na lidze, 10 kolejek do końca, tak więc musimy tutaj powalczyć o tą lokatę numer 3 i zagrać się w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, ponieważ no, jeżeli tak się nie stanie, obawiam się, że mogę nie doczekać kolejnego sezonu w roli menedżera Milanu, tak więc na razie moja pozycja jest co prawda stabilna, ale zarząd na pewno będzie coraz bardziej stracił cierpliwość, tak więc pierwszy krok do poprawy naszej gry musimy postawić już w kolejnym meczu, gdzie zagramy z zespołem Torino. No i nieco obolali po tej porażce z Manchesterem United w rewanżowym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Europy. Wracamy do rozgrywek ligowych, przed nami pojedynek 29 serii spotkań, gdzie podejmujemy zespół Torino, zespół, który jest naszym półfinałowym rywalem w Coppa Italia. Już niebawem zmierzymy się z zespołem Byków. Jeszcze raz, tym razem oczywiście w ramach rozgrywek pucharowych, ale teraz walczymy o ligowe punkty. Tak więc zobaczmy sobie, jaki tutaj skład wystawiłem. No oczywiście kilku piłkarzy tutaj odpoczywa. Troszeczkę zmieniłem nieco również ustawienie, ponieważ no ostatnio słabiutko nam idzie pod względem skuteczności. Bardzo mało bramek strzelamy w ostatnich meczach, a zespół Torino ma za sobą bilans 5 meczów z rzędu bez porażki, tak więc no zobaczmy, jak dzisiaj wypadniemy w starciu na Stadio Olimpico di Torino. W bramce Donnarumma, Abate, Kessie, Romagnoli i Vaioni. No widzimy, że i Kessie, i Romagnoli są osłabieni, ale gra postanowiła rzucić mi kolejną kłodę pod nogi w
w oczywiście postaci kontuzji Mateo Musacchio, kolejny raz Argentyńczyk wylatuje nam ze składu, tym razem na 5 do 6 dni, co prawda, ale w tym meczu oczywiście nie zagra. Nie zagra podobnie Gustavo Gomez, który tutaj leczy również dosyć niegroźny uraz. No i Lorenzo Tonelli oczywiście w związku z wybrykami w meczu z Sassuolo jest zawieszony za kartki, tak więc no mamy tutaj wykartkowanych bądź też kontuzjowanych kilku obrońców, tak więc Frankesi dzisiaj z konieczności na środku defensywy. Dalej Romagnoli, Vajoni, Juraj Kuczka, Lucas, Bilia, Bertolacci, Bonaventura, Suzo, no i oczywiście w napadzie, tym razem wobec no niestety wielkiej niemocy strzeleckiej i Carlosa Bacchi i właśnie Andre Silva, staram się tutaj rotować właśnie tymi napastnikami. Jeżeli to nie przyniesie rezultatu, no to może Wissam Ben Yedder sprawić tutaj, że zaczniemy zdobywać bramki, ale na razie Francuz na ławce rezerwowych, tak więc zobaczymy, jak zagramy dzisiaj w pojedynku z Torino. No i widzimy, że jesteśmy murowanym faworytem do zwycięstwa. Dużo, dużo niższy kurs na AC Milan, na Torino za każde postawione euro. Aż 5 można wygrać, tak więc drużyna byków tutaj dużo niżej notowana od nas. No widzimy, że po ostatnich meczach, po zwycięstwie Napoli spadliśmy na miejsce numer 5, tak więc no trzeba tutaj dać sobie wszystko w meczu z Torino, żeby odzyskać to czwartą pozycję. No i zespół Torino w następującym zestawieniu: w bramce Joe Hart, dalej Zappacosta, Rossettini, Leandro Castan, Moretti, przed nimi Valdifiori, dalej Benassi, Akwachy, na skrzydłach Falke i Turbe, no i w napadzie piłkarz, no którego bardzo chciałbym mieć u siebie, czyli Andrea Belotti. Zobaczymy, czy w letnim okienku transferowym w ogóle drużyna Torino będzie chciała rozmawiać na temat sprzedaży swojego 23-letniego napastnika. No na razie oczywiście gra dla Torino, tam będzie na razie strzelał bramki, no i będzie na pewno trzeba na niego zwrócić szczególną uwagę. Ustawienie drużyny ze stolicy Piemontu bardzo podobne do naszego, tak więc zobaczymy, jak wypadniemy w kolejnym spotkaniu ligowym. No i uwaga, bo mamy pierwszą okazję. Giacomo Bonaventura, Lucas, Bilia, ładne zagranie do Suzo. Ten jeszcze odgrywa do tyłu, do Franka Kessiego. Jeszcze tutaj próbujemy zawiązać naszą akcję. Juraj Kuczka, ładne rozciągnięcie gry. Ignacio Abate, dośrodkowanie, ale dobra interwencja Anglika Joe Harta. No właśnie takie akcje chciałbym oglądać. Grę z wykorzystaniem bocznych obrońców. Właśnie na tym polega moja taktyka. No ale uwaga, teraz Falke i Benassi. Teraz zagranie do Falke. Teraz Hiszpan przejął piłkę, ale na szczęście dobrze interweniowali nasi obrońcy, konkretnie Ignacio Abate. Jest tutaj Juan i Turbe, ładne uderzenie i niestety bramka Argentyńczyka już w trzeciej minucie. Kapitalne uderzenie lewą nogą. No, rzecz jasna, jak zwykle piękne bramki wpadają w pojedynku zawsze z naszym zespołem. Tak samo było w meczu z Romą, tak samo w meczu z Torino. Strzał życia i Turbe i niestety 1-0 prowadzi drużyna gospodarzy. No i uwaga, bo kolejny stały fragment w okolicach naszego pola karnego. Jeszcze Moretti do Falke, ładnie przyjął piłkę, jest i Turbe, ale dobrze tutaj zablokowaliśmy, no i wychodzimy z futbolówką. Leonel Vajoino ma tutaj do kogo zagrać Argentyńczyk, na szczęście dobrze to rozwiązał, ale niestety ta akcja dość szybko się zakończyła. No i do przerwy po trafieniu i Turbe przegrywamy 0-1 z Torino. Coraz gorsze niestety są te nasze rezultaty. No statystyki cały czas przemawiają za moim zespołem. 61% posiadania, 5 strzałów przy 3 rywali. No ale cały czas no jesteśmy bardzo nieskuteczni. Tak więc no muszę tutaj oczywiście agresywnie powiedzieć, że chcę zobaczyć zupełnie inną grę w wykonaniu moich zawodników. Zmienimy sobie tutaj również styl na elastyczny. Przejdźmy na kontrolę, no i spróbujmy wreszcie zaatakować drużynę byków w drugiej połowie. No i uwaga, bo akcja Milanu, ale niestety znowu strata. Ignacio Abate źle zagrywa, jest Iago Falke. No i teraz Valdifiori i Marco Benassi, Aqua. Teraz musimy odebrać futbolówkę, no niestety się to nie udaje. Belotti, znakomita interwencja, a nie, to jednak poprzeczka po strzale Włocha. No było bardzo groźnie, na szczęście skończyło się tylko na strachu. No i od rzutu wolnego Leonele Vajon do Juraja Kuczki, ten ma sporo miejsca w środku pola. Jeszcze Lucas Bilia, Bonaventura. Bonaventura teraz ładnie do Franka Kessiego, ten rozprowadza akcję ofensywną naszego zespołu. Abate, Lucasy, Bilia, Juraj Kuczka, jeszcze Romagnoli, no próbujemy to jakiegoś pomysłu, próbujemy zawiązać jakąś akcję. Juraj Kuczka, Romagnoli, jeszcze do Lucasa Bili, Lucas Bilia ładnie wypatrzył Ben Yedera, ten odegrał do Argentyńczyka, jeszcze Juraj Kuczka, spokojnie, tutaj piłka krąży od nogi do nogi, jest Suzo, Suzo, Ben Yedder, ładna akcja, ale niestety zbyt lekko, żeby zaskoczyć Joe Hart.
No niestety to już są ostatnie sekundy tego meczu, zatem kolejna porażka w tym sezonie. Tym razem przegrywamy z Torino 0-1. No kolejny raz niestety zawiodła bardzo skuteczność. No i ta skuteczność ostatnio bardzo, bardzo kuleje. 29. seria spotkań za nami. Niestety jesteśmy na 5. miejscu, zatem może nas wyprzedzić jeszcze drużyna Chievo Verona tak naprawdę, która aktualnie jest na miejscu numer 5. No i jeszcze tutaj przydałby się odpoczynek Romagnoliemu, jednak ten twierdzi, że nie potrzebuje tutaj przerwy. No i co mogę powiedzieć, znowu zagraliśmy nieźle, ale niestety znowu przegraliśmy, znowu fatalny mecz naszego napastnika, tym razem Andre Silva nie spisał się na miarę oczekiwań. Tak samo było w poprzednich spotkaniach, Deulofeu i Bernardeski zagrali fatalnie. No szkoda, że tak słabo to wygląda pod koniec sezonu, w momencie, w którym rzeczywiście powinniśmy tutaj powalczyć o tę pozycję numer 4. No niestety po tej porażce nie zrównoważyliśmy. Zrównaliśmy się punktami z Napoli. Mogliśmy również zrównać się z Genoą, która podejmuje w tej kolejce właśnie Chievo, tak więc dojdzie do bardzo ciekawego pojedynku. Tak więc może tutaj dokończę sobie tę serię spotkań. Będziemy mieli pełny obraz na to, co jak wygląda tabela po 29 kolejkach i oczywiście nastąpi zapowiedź kolejnego odcinka. No i widzimy, że w tej 28 kolejce Chievo pokonał Genoę 1-0, a to oznacza, że te różnice, które są pomiędzy zespołem trzecim a zespołem szóstym, są naprawdę bardzo niewielkie. To jest w tym momencie tylko 3 punkty. No oczywiście drużyna Juventusu i Interu już mocno odskoczyły, natomiast Napoli ma 51 punktów, Genoa 51 również, 50 punktów ma Chievo, 48 ma Milan, 46 ma Sampdoria. Tak naprawdę te zespoły na pewno mają jeszcze szansę na włączenie się do walki o to miejsce trzecie, o to miejsce, które daje awans do eliminacji Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. No oczywiście jest od nas nasz cel numer jeden po tym, jak niestety odpadliśmy z rozgrywek Ligi Europy po porażce w dwumeczu z Manchesterem United. Tutaj jeszcze oglądamy podsumowanie meczu z Torino, słabiutki występ Andre Silvy, nas niezwykle utalentowany napastnik. No niestety ostatnio nie jest sobą, gra naprawdę słabe spotkania, no błysnął niesamowicie w meczu z Liverpoolem, a potem gdzieś się młody Portugalczyk zaciął. Mam nadzieję, że jeszcze wróci do wysokiej formy, ponieważ tego będziemy od niego bardzo oczekiwać w kolejnych spotkaniach. Zarówno on, jak i Carlos Bacca w tym sezonie ligowym mają po 10 trafień, no ale no powinniśmy zdecydowanie lepiej je grać, żeby tutaj jednak mieć możliwość właśnie walki o tę Ligę Mistrzów. Tak więc, moi drodzy, w kolejnym odcinku zagramy sobie mecze z Torino, Lazio, Genoą. To będzie na pewno kluczowe spotkanie w kontekście miejsca numer 3. No i na koniec mecz z Crotone. No tutaj teraz jest przerwana reprezentacja, 2 tygodnie przerwy, później mecz wyjazdowy z Benevento, który mam nadzieję wygramy, ponieważ jesteśmy jego zdecydowanym faworytem. No muszę na pewno zmienić taktykę, ponieważ ta, którą w tym momencie proponuję, no jakoś się specjalnie nie sprawdza. Nie wiem, czy jest to wina taktyki, czy wina słabej formy moich zawodników. No muszę oczywiście tutaj nad tym wszystkim popracować, muszę przepracować te 2 tygodnie intensywnie z moimi zawodnikami. Wielu z nich oczywiście wyjeżdża na zgrupowanie reprezentacji, ale oni powrócą, oni będą na pewno chcieli jeszcze powalczyć o Champions League. Do końca coraz mniej czasu, tylko 9 już w tym momencie kolejek do zakończenia tego pierwszego sezonu, tak więc cały czas to trzecie miejsce jest jeszcze realne, o nie będziemy walczyć również o triumf w Pucharze Włoch. W drugim półfinale Inter mierzy się z Lazio, no i drużyna Nerazzurri wygrała pierwsze spotkanie 1-0, no miejmy nadzieję na wielkie derby Mediolanów w finale. Czy tak się stanie, o tym przekonacie się, oglądając kolejny odcinek, na który już teraz niezwykle serdecznie zapraszam. Na dziś to wszystko, co przygotowałem, pięknie dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie z karierą AC Milan. Do zobaczenia i usłyszenia, na razie.